W tym filmie chciałbym przybliżyć Ci bardzo ważne, podstawowe pojęcie matematyczne, mianowicie pojęcie funkcji. No i co to takiego jest funkcja? Otóż możemy to sobie wyobrażać na wiele sposobów. Jednym z takich pożytecznych sposobów wyobrażenia sobie, co to właściwie jest funkcja, to jest myślenie o funkcji jako o takim pudełeczku, które ma swoją nazwę, powiedzmy, że ma nazwę funkcja. Do tego pudełeczka z jednej strony możemy wrzucić argument i to pudełeczko coś z tym argumentem robi i z drugiej strony wypluwa nam, czy też możemy wyjąć wartość. Czyli dla jednego argumentu funkcja zwraca nam jedną wartość. Teraz to pudełeczko ma jeszcze pewien opis, mianowicie mówi, w tym opisie jest zawarte, jakie argumenty możemy do tego pudełeczka wkładać, żeby go nie zepsuć. I ten zasób tych argumentów nazywamy dziedziną funkcji. Jest to integralna część definicji, dziedzina funkcji. Tutaj te argumenty możemy brać z dziedziny funkcji i dla każdego z tych argumentów ta funkcja zwróci nam jakąś wartość. I popatrzmy teraz na konkretne przykłady. Więc zdefiniujmy funkcję f od x. No, f jest nazwą, to jest najczęściej używana litera na nazwę funkcji. X to jest najczęściej używana litera na nazwę argumentu. Czyli f od x równa się, powiedzmy, x kwadrat, jeżeli x jest parzyste i 3 minus x, jeżeli x jest nieparzyste. Więc jaka jest dziedzina tej funkcji? No, z samego tutaj opisu pojęcie parzyste, nieparzyste ma znaczenie tylko dla liczb całkowitych, czyli wobec tego dziedziną funkcji, dziedzina f, to są liczby całkowite. No i teraz jak obliczamy wartość, prawda? Czyli to jest ten opis tej funkcji, sposób obliczania wartości dla konkretnego argumentu. Jeżeli chcemy policzyć f od 3, to w miejsce tego x tutaj w tej definicji wstawiamy 3, czyli tak. F od 3 to by było tak, 3 do kwadratu, jeżeli 3 jest parzyste. No dobrze, ale 3 nie jest parzyste, wobec tego ten warunek nie jest spełniony, czyli f od 3 to by było 3, x jest, 3 jest nieparzyste, czyli w miejsce tutaj, w miejsce x w tym miejscu musimy wstawić 3, czyli f od 3 to jest 3 minus 3, czyli 0. No, f od 6, no to patrzymy, w miejsce x wstawiamy 6, i ta definicja mówi nam, że wartość tej funkcji jest 6 do kwadratu, jeżeli 6 jest parzyste. No 6 jest parzyste, czyli wartość funkcji w punkcie 6 to jest 6 do kwadratu, czyli 36. Więc to jest jeden przykład. Czasem definicja funkcji może być dosyć dziwna. Popatrzmy, pomyślmy o takiej funkcji h od a i to jest... I zdefiniujmy ją tak, że to jest kolejna, albo inaczej, najmniejsza liczba całkowita, większa od A, i zaczynająca się w języku polskim, dodajmy, w języku polskim na tę samą literę co A. No i dziedziną tej funkcji H, powiedzmy, to są liczby i dziedzina. Dziedzina H to są liczby, powiedzmy, całkowite dodatnie. No dobrze, ile jest H od
1, no h od 1 to ma być najmniejsza liczba całkowita, większa od 1 i zaczynająca się w języku polskim na tę samą literę co 1. No dobrze, czyli liczymy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 się zaczyna na j i to jest h od 1. No ile jest h od 3? H od 3, no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. H od 3 jest 13. No H od 4, no może H od 5 na przykład. H od 5, też nieciekawe, może H od 6, prawda? H od 6, czyli to ma być najmniejsza liczba całkowita, większa od 6 i zaczynająca się na tą samą literę, czyli to będzie 7, prawda? H od 7. H od, no i tak dalej. Więc to jest dosyć dziwna definicja, ale ona pasuje tutaj, prawda? Dla każdego argumentu mamy jedną wartość. Ta wartość jest dosyć tak opisana w sposób nietypowy może, ale jest to funkcja, jest to poprawna definicja funkcji. Kolejny przykład, czasem popatrzmy na takie równanie, na dwie niewiadome, na przykład y równa się x plus 1. No więc z jednej strony jest to równanie na dwie niewiadome, y i x, a z drugiej strony, jeżeli zapytamy się, jak wyglądają rozwiązania tego równania, to widzimy, że dla każdego x mamy jeden y, który to równanie spełnia, mianowicie y równy x plus 1. Wobec tego to równanie definiuje nam funkcję y, to jest funkcja od x, no i wartość tej funkcji w punkcie x to jest x plus 1. Z drugiej strony, jeżeli przeniesiemy na przykład 1 na drugą stronę, czyli odejmiemy od obu stron 1, od obu stron tego równania, to zobaczymy, że to równanie teraz wygląda y minus 1 równe x. Czyli jeżeli popatrzymy teraz dla danego y, również jest tylko jeden x, który spełnia to równanie, czyli x jest równe h od y, czyli y minus 1. Czyli to równanie, jedno równanie na dwie niewiadome, no tutaj definiuje nam y jako funkcję x lub x jako funkcję y, to znaczy na punkty x, y, które są rozwiązaniami tego równania, to druga współrzędna jest jednoznacznie wyznaczona przez pierwszą lub pierwsza jednoznacznie wyznaczona przez drugą. Kiedy równanie nie definiuje funkcji? No gdybyśmy pomyśleli sobie o równaniu, powiedzmy równanie y kwadrat równe x plus 1, no to widzimy, że to równanie i dla ustalonego x, powiedzmy, weźmy x, y, zobaczmy, jeżeli x równe 0, no to i mamy y kwadrat jest równe 1, dla x równe, i mamy dwie możliwości, mianowicie y może być 1 lub też y może być minus 1, czyli dla danego x mamy dwa możliwe y, czyli to równanie nie definiuje nam y jako funkcji x. Ale podobnie, przenosząc 1 na drugą stronę, czyli odejmując 1 od tego równania, widzimy, że równanie to y kwadrat minus 1 równe x. Zdefiniuje nam x jako funkcję y, czyli y x. Widzimy, że dla każdego y mamy tylko jeden x, które spełnia to równanie, czyli y równe 1, no to x równe 0. Y równe minus 1, to x też równe 0, ale dla każdego y, prawda, jest tylko 1 x. Jeszcze jeden przykład. Jeżeli narysujemy sobie układ współrzędnych, prawda, i w nim na przykład wykres, nie wykres, tylko okrąg o promieniu 1, taki może niezbyt prosty, 1 minus 1, no to widzimy, że ten okrąg nie jest wykresem żadnej funkcji. No dlaczego? Dlatego, że powiedzmy, jeżeli weźmiemy sobie jakiś taki x tutaj, na przykład 1 druga, to widzimy, że temu x-owi odpowiadają 2 y, prawda? Tutaj i tutaj. Czyli znowuż ten dla x równego 1 druga, prawda? Jeżeli pomyślimy o tym pudełku, to to pudełko zwraca nam 2 y. Jakie to są y? No zobaczmy. Równanie okręgu to jest okrąg o promieniu 1, to są wszystkie punkty, które są odległe o 1 od początku, czyli x kwadrat plus y kwadrat równe 1. No to są te punkty, których odległość od środka układów współrzędnych wynosi 1.
No i dla x równego 1 druga. Jeżeli wstawimy 1 druga tutaj, to mamy 1 czwarta plus y kwadrat jest równe 1. Wobec tego y kwadrat jest równe 1 minus 1 czwarta, czyli 3 czwarte. No i to równanie ma dwa rozwiązania, prawda? Y jest równe pierwiastek z 3 przez 2 lub y jest równe minus pierwiastek z 3 przez 2, czyli dla x równego 1 druga mamy dwa możliwe y, pierwiastek z 3 przez 2 i minus pierwiastek z 3 przez 2, czyli wykres, ten okrąg nie jest wykresem żadnej funkcji i to równanie nie definiuje nam y jako funkcji x, dlatego że dla x mamy dwa y, czyli to nie jest funkcja. Coś takiego ogólniejszego nazywamy relacją.